Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Z pozoru wydaje się, że Ewangelia jest trochę paradoksalna, bo słyszymy, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a kończy słowami, że kiedy Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie, że wtedy staniecie się moimi uczniami. No jak to? Oni są uczniami, czy dopiero będą uczniami? To jest tak jak z tym powiedzeniem już i jeszcze nie. Cała liturgia, kiedy przeżywamy mszę świętą, to można by powiedzieć, że już jesteśmy w świętej obecności Boga, ale jeszcze nie. Jesteśmy pielgrzymami, w drodze. Już Bóg nas obdarza łaską zbawienia, ale dopiero w niebie będziemy pełni zbawieni. Tu następuje pewnego rodzaju przejście, Pascha. I tak samo, kiedy Pan Bóg nas powołuje na drogę do świętości, już jesteśmy święci, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni, ponieważ przyjmujemy sakramenty, ponieważ święta obecność Boga przez Komunię Świętą w nas zamieszkuje, ale jeszcze podlegamy różnym grzechom, różnym pokusom i dlatego też potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania, nawracania się. Te owoce tej latorośli, która jest związana z Chrystusem, to są owoce ciągłego nawracania się. Dzisiejsza patronka, święta Brygida Szwedzka, ona co tydzień chodziła do spowiedzi. Raz w tygodniu przyjmowała komunię świętą, ale zawsze, żeby jak najgodniej zaprosić Pana Jezusa do swojego serca, prosiła o właśnie spowiedź. Ona też poprosiła jednego z zakonników o to, aby przetłumaczył dla niej na język szwedzki całe Pismo Święte. Chciała się karmić, chciała właśnie trwać w Jezusie Chrystusie. Wszystkie swoje krzyże, które ofiarowywała, ofiarowywała właśnie w łączności z Chrystusem. Kiedy miała 7 lat, objawiła jej się Matka Boża. Już wtedy jakby ją przygotowywała do bardzo takiego pokutnego życia. Chciała się oddać Panu Jezusowi. W wieku 10 lat miała mistyczne spotkanie z Panem Jezusem. I była gotowa całe życie poświęcić Panu Jezusowi jako dziewica dla Jezusa. Ale ojciec co innego dla niej przygotował. W wieku 13, może 14 lat została wydana za mąż za bardzo dobrego, pobożnego człowieka, Ulfa, który miał wtedy być może 18, a może 19 lat. I w tym małżeństwie urodziła 4 synów i 4 córki. Jedna z tych córek, Katarzyna Szwedzka, została kanonizowana. Została pierwszą taką batką przełożoną zakonu, który założyła jej mama, święta Brygida Szwedzka. Święta Brygida jest dla nas takim przykładem połączenia wszystkich sfer życia, życia nie tylko religijnego, ale też jako dobrej matki, jako dobrej
też można powiedzieć żony. Tak, była bardzo dobrą żoną, kochała swojego męża, chociaż bardzo chciała żyć bez żeństwie, to jednak potraktowała to jako krzyż, jako wolę Bożą i była bardzo kochającą żoną, kochającą matką, troskliwą. To wszystko zamieniła te pokrzyżowane plany, te rodzaje oczyszczenia na chwałę Boga. Bóg w tym wszystkim był uwielbiony. Była też kochającą swoją ojczyznę, upominała króla, widziała wiele niesprawiedliwości, które działo się w państwie, więc angażowała się bardzo czynnie w politykę. Łączyła politykę z troską rozumną, pełną miłości, troską o dobro wspólne. Dobro, które można powiedzieć, że Pan Jezus przez jej zaangażowanie chciał wprowadzać w przestrzenie życia. Również to był taki trudny czas dla Kościoła, tak zwana schizma zachodnia. W Rzymie nie było papieża, był papież, byli antypapieże. Nie wiadomo, który jest prawdziwym papieżem. I święta Brygida pokutowała. Wiele pielgrzymowała. Między innymi, kiedy wybrała się już ze swoim mężem do Santiago de Compostela, ze Szwecji aż do Hiszpanii, to jej mąż po powrocie z tej pielgrzymki wstąpił do cystersów, a kiedy zmarł, wyprawiła się do Rzymu. I w Rzymie pokutowała, modliła się, ale też upominała papieża, żeby powracał do Rzymu. Jeden papież powrócił, znowu wrócił, no to przepowiedziała, że umrze, jeżeli nie będzie chciał być w Rzymie. Następny wrócił, ale też potem trzeci. W każdym razie jej słowa wywierały wielki wpływ nawet na papieży. Podobnie jak Katarzyna Sieneńska, czy też Edyta Stein. Te trzy zostały przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku ogłoszone patronkami Europy. Dzisiaj na nasze czasy potrzeba nam takich kobiet, mistyczek, jak to mówił święty Jan Paweł II, że to była mistyczka twardo stąpająca po ziemi, która widziała i nie tylko Chrystusa, ale widziała, że w tych konkretnych wydarzeniach życia społecznego, politycznego, potrzeba zapraszać Chrystusa. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, można powiedzieć, za Janem Pawłem II. To właśnie czyniła święta Brygida Szwedzka. To otwieranie drzwi Chrystusowi powoduje, że ludzie mogą się jakby zakorzenić w Chrystusa. Mogą się wszczepić. Zobaczmy, jak dzisiejsza Europa odcina się od korzeni, odcina się od tego krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus. Owocem tego odcinania jest bycie suchym. To jest droga prowadząca do piekła. Suche życie, takie bez życia, taki rodzaj uschłej latorośli, no to są różnego rodzaju grzechy, które popada Europa. Grzech apostazji, największy z grzechów, ale też grzech aborcji, grzechy związane z promowaniem jednopłciowych małżeństw, różnego rodzaju demoralizacje. To wszystko napiętnowała święta Brygida Szwedzka i też pokazywała, jaka jest droga do nieba, jakie są tajemnice szczęścia. I dzisiaj na nasze czasy ktoś może powiedzieć, o, żyła w XIV wieku, bo urodziła się w 1303 roku, żyła 70 lat, ale czy to jest aktualne dla nasze czasy? Jest bardzo aktualne. Ci, którzy posłuchali jej, doświadczyli przemiany i owocu życia. Zostało ich życie oczyszczone. Natomiast te osoby, które nie chciały jej słuchać, zwalczały jej tak zwane ostrzeżenia, no to popadli w różne herezje, tak jak na przykład zakon krzyżaków. Ona przepowiedziała, że ten zakon upadnie. Zresztą później stał się sekularyzowany i przeszedł na protestantyzm. Protestanci, kiedy w XVI wieku Szwecja stała się protestancka, no to zniszczyli relikwie i świętej Brygidy, i świętej Katarzyny, jej córki. I w XVI wieku za samo bycie katolikiem groziło karą śmierci. Pamiętamy też potop szwedzki. To też był potop protestantyzmu. Matka Boża
uratowała nas na Jasnej Górze, ta słynna obrona Jasnej Góry, i zjednoczyła w obronie wiary świętej katolickiej. Święta Brygida zostawiła zakon sióstr Najświętszego Zbawiciela, tak zwane Brygidki, i one są tu w Polsce już nawet za Władysława Jagieły, który w Lublinie pobudował kościół jako wotum wdzięczności za pokonanie pod Grunwaldem Krzyżaków, kościół Matki Bożej Zwycięskiej, wtedy sprowadził właśnie zakon Brygidek. A w samej Szwecji, kiedy protestanci wypędzili katolików, albo po prostu ich pozabijali, to dopiero po II wojnie światowej na nowo powróciły do Szwecji właśnie siostry Brygidki. Dzisiaj święta Brygida uczy nas, że to trwanie w Chrystusie, to zakorzenienie się w Chrystusa, to bycie taką latoroślą wydającą dobre owoce, trwaniem w Chrystusie, jest właśnie przez sakramenty również. Sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii, ta komunia, ta unia z Chrystusem jest właśnie wtedy możliwa, kiedy msza święta jest rzeczywista, nie jest jakąś pamiątką, ale jest rzeczywistym uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to jest trwanie. Trwanie, które nieraz się przedstawia symbol mszy świętej, bo na mszy świętej jest ta zgnieciona, można powiedzieć, winna latorość, czyli owoc tej latorośli, czyli winne grono, z którego powstaje wino. Pan Jezus podnosi kielich i mówi: to już nie jest wino, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza na odpuszczenie grzechów. I to jest właśnie trwanie w tej winnej latorośli. Jeżeli ktoś mówi: jestem katolikiem, ale nie praktykującym, nie uczestniczę w sakramencie pokuty i pojednania, nie idę do spowiedzi, nie idę do komunii świętej, to jakie to jest trwanie? To jest tylko deklaracja. Ja jestem uczniem Chrystusa, ale co świadczy o tym, że jestem uczniem Chrystusa? To tylko, że jestem ochrzczony? Czy są jakieś owoce mojego nawrócenia, mojego trwania przy Chrystusie? Jak jest komunia święta, częsta. I dzisiaj jeszcze Pan Jezus mówi o czymś takim, że wy jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Jeżeli codziennie karmię się Słowem Bożym, jeżeli codziennie i słucham, rozważam, ale też i na mszy świętej też przyjmuję nie tylko ze stołu Słowa Bożego, ale ze stołu eucharystycznego słowo, które stało się ciałem, czyli ciałem Chrystusa, to wtedy to przenikanie Bożej obecności nas oczyszcza. Natomiast kiedy zamykamy się na to, kiedy przyjmujemy złe słowa, złe pokarmy, to nas zanieczyszcza. To powoduje, że stajemy się jakby tacy na wpół żywi. I jeszcze dzisiaj Pan Jezus mówi bardzo ważne jedno słowo. Słowo nic. Nic. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Co to znaczy nic? Że nic, po prostu. Może ktoś powiedzieć: beze mnie mogę uczynić, bez Pana Jezusa mogę uczynić no małą cząsteczkę. Nie, z tego będzie po prostu proch, nic. Jeżeli coś czynię z Chrystusem, to nawet najmniejsza rzecz, ale uczyniona dla Chrystusa, z Chrystusem, staje się wielką rzeczą. Święta Brygida nas dzisiaj uczy, że nie to, co sobie zaplanowała jako wielkie rzeczy dla Boga, ale pewne rzeczy pokrzyżowane, ofiarowane Bogu, stały się przez to, że się zjednoczyła z Chrystusem, Zbawicielem, wielkimi rzeczami, które nie tylko wpływały na jej życie, nie tylko na życie rodziny, czyli dzieci i swojego męża, ale też na życie państwa, na życie całej Europy, na życie Kościoła katolickiego. To wszystko później ma wpływ. Ktoś może narzekać, że widzi tyle zła w świecie, zła w Kościele, ale jeżeli zacznę od siebie, to mogę mieć wpływ na przemianę tego świata. Ta mała cząstka tego świata, jeżeli to czynię z Chrystusem, to ma duży wpływ. To staje się wieczne, niezniszczalne. Można zniszczyć relikwie, można zniszczyć różne rzeczy
kościoły, tak jak to robili protestanci w Szwecji, ale nie można zniszczyć niezniszczalności, świętości Boga, która objawia się w tych właśnie świętych ludziach. Dzisiaj, tak na koniec, chcielibyśmy prosić przez stawiennictwo świętej Brygidy Szwedzkiej o to, abyśmy, podobnie jak ona, umieli wydawać obfite owoce naszego nawrócenia, naszego życia zjednoczonego z Chrystusem. Abyśmy rzeczywiście nawet te wszystkie małe rzeczy, ale zjednoczone z Chrystusem, wydawały plon obfity, żebyśmy mogli nie tylko sami doświadczać oczyszczenia naszego serca, ale też przyczyniać się do tego, żeby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym jeszcze tak na koniec dołączyć do tych rozważań. Może dla niektórych zbyt wstrząsający film. Jeżeli ktoś jest o słabych nerwach, to proszę tego nie oglądać. Nakręcony przez Frondę film pod tytułem Postęp po szwedzku, przedstawiający obecny stan wiary w narodzie szwedzkim, który w pewnym sensie, powołując się na Chrystusa, tak naprawdę nie przynosi owoców nawrócenia, a jest uschłą, odciętą latoroślą. Serdecznie pozdrawiam, no i życzę silnych nerwów do obejrzenia tego programu pod tytułem Postęp po szwedzku. Zwłoki zmarłego muszą zostać pochowane lub poddane kremacji. I tak się dzieje około 2 miesięcy od momentu zgonu. Zauważyliśmy w ostatnim czasie wzrastającą liczbę pochówków bez żadnej specjalnej ceremonii. Pracownicy krematorium nie wiedzą, czyje zwłoki konkretnie spalają. Znają tylko numer identyfikacyjny nieboszczyka. W wielu szwedzkich środowiskach pojawiają się głosy, jak najlepiej ekonomicznie wykorzystać fakt masowych kremacji. Można dokonać wyboru, jak wykorzystać wytwarzaną tu energię. Czy do ogrzewania własnego budynku, jak dzieje się to tutaj, czy też, jak to ma miejsce w drugim naszym krematorium, poprzez włączenie go do systemu ogrzewania miasta, co jest oczywiście lepszym rozwiązaniem. Samotność, która dotyka wielu Szwedów, jest wynikiem kryzysu rodziny. Brak ceremonii pogrzebowych jest tylko jednym z symptomów szerszego zjawiska, jakim jest zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych w wielu rodzinach. W dużym stopniu jest to skutkiem długoletniej polityki rządzącej partii socjaldemokratycznej. One of the...
To, co jest bardzo charakterystyczne dla szwedzkich socjaldemokratów, to ich chęć posiadania pełnej kontroli nad społeczeństwem. Wszystkie pozarządowe instytucje, które w jakikolwiek sposób mogą zagrozić pełnej władzy rządu, a zwłaszcza partii socjaldemokratycznej, są postrzegane jako zagrożenie. A rodzina jest oczywiście jednym z największych zagrożeń dla władzy rządu, dlatego też socjaldemokraci próbują rozbić rodzinę, aby uczynić ją nieszkodliwą. Są tutaj politycy po jednej i po drugiej stronie spektrum politycznego, którzy występują przeciwko rodzinie. Parę lat temu pewien młody liberalny polityk powiedział, że rodziny powinny umrzeć, powinno ogłosić się ich śmierć. Tradycyjny obraz rodziny nie przystaje zupełnie do dzisiejszych czasów. Istnieje potrzeba, by dać możliwość zaistnienia nowym konfiguracjom rodzinnym. W naszej partii rozmawialiśmy o zalegalizowaniu związków poligamicznych jako akceptowalnej formy współżycia w społeczeństwie. Niektórzy ludzie żenią się 3 razy, co oznacza posiadanie wielu, wielu, wielu krewnych. Nie jestem w stanie powiedzieć ilu, ale może ich być rzeczywiście bardzo wielu. Wszyscy jesteśmy chyba świadomi tego, że jeśli matka czy ojciec wezmą kolejny ślub, to najwłaściwszymi słowami na ich określenie będą pojęcia macocha i ojczym. U każdego z nas jednak słowo macocha wywołuje niezbyt miłe skojarzenia. Myślę, że to z powodu bajki o Kopciuszku, która to historia nie jest szczególnie miła. Sądzę więc, że najlepszym rozwiązaniem, nawet jeśli nie uważamy plastiku za coś miłego, jest używanie, tak jak dzieje się to powszechnie u nas, nowego określenia plastikowi rodzice. Moja rodzina jest wymieszana jak jajecznica. Moja siostra, ja mam 2 siostry, oczywiście i mamy tego samego ojca. One mają jeszcze brata, który jest dzieckiem ich matki. A potem moja mama, ona jest matką mojego brata, który jest moim rodzeństwem. A były mąż mojej mamy, ojciec mojego brata, ma 2 dzieci ze swoją nową żoną, ale jego nowa żona ma jeszcze 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa, tak, że w sumie to on ma 5 dzieci, a moja mama ma 4 dzieci. Mój tata ma również 4, a jego była żona ma 3 dzieci. Ja myślę, że to świetne. Właściwie myślę, że to dobre i wspaniałe, że dzieci teraz mogą mieć tak wielu rodziców wokół siebie. I myślę, że to bardzo smutne, jeśli dziecko musi spędzić całe swoje życie tylko z jednym rodzicem. Od 1979 roku w Szwecji obowiązuje całkowity zakaz wymierzania dzieciom kar cielesnych. Rodzice nie mogą dziecku dać klapsa, pociągnąć za ucho czy nakrzyczeć na nie. Już w przedszkolach dzieci są szczegółowo informowane o swoich prawach i zachęcane do zgłaszania na policję tego typu przypadków. Ja przypominam sobie, jak moja córka już w przedszkolu dowiedziała się właśnie o tym, że dzieci bić nie wolno i kiedyś przyszła właśnie z przedszkola i powiedziała mi w drzwiach, że mamusiu, jeżeli dasz mi klapsa, to ja mogę zadzwonić na policję i zameldować cię na policję. I dzieci z tego prawa korzystają. Z władzą rodzicielską jest tutaj pewien problem. Jeżeli porównać ustawodawstwo szwedzkie i powiedzmy sobie europejskie, to rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy następuje konflikt, powiedzmy, między interesem dziecka, interesem rodziców z punktu widzenia ustawy, to wtedy państwo przejmuje jak gdyby punkt widzenia dziecka.
I tutaj powiedziałbym, że niedoceniona jest rola rodziny w tym sensie, że zbyt lekkomyślnie przyjmuje się czasami, że no społeczeństwo potrafi to dziecko, potrafi się tym dzieckiem zaopiekować, wychować je i tak dalej. Były wypadki pochopnego odbierania rodzicom dzieci, które to potem dzieci lądowały w jakichś rodzinach zastępczych na pół roku, w następnej rodzinie zastępczej na pół roku i kończyło się, że one w końcu były bezdomne. To była dziewczynka, która miała mniej więcej 12-13 lat, ona była nastolatką, no i zdenerwowała się na swojego ojczyma, który powiedział, że niestety trzeba uśpić kocięta, które ona bardzo chciała zachować. No i w związku z tym zgłosiła do socjalu najpierw i na policję, że jest molestowana seksualnie przez niego. Poinstruowała również swoją młodszą siostrzyczkę, która miała 3 latka wtedy, żeby mówiła, trzeba, żeby poprzeć jej zeznania. To małe dziecko miało być świadkiem. No i na tej podstawie ojciec został zatrzymany i bardzo szybko skazany na wiele lat więzienia. Po czym po 3 miesiącach ona jednak doszła do wniosku, że postąpiła niesłusznie i próbowała jakby odkręcić te swoje zeznania i uwolnić tego swojego ojczyma. No, ale niestety to się nie dało, dlatego że ta maszyna socjalno-prawna, jak już ruszy w ruch, to bardzo trudno ją powstrzymać. Nikt jej nie słuchał. Wszyscy uważali, że ofiary incestu bardzo często wycofują swoje zeznanie i że to jest właśnie ten przypadek. I doszło do tego wręcz, że ona napisała już w ostatecznej instancji, już nie wiedząc, co ma zrobić, napisała list do prokuratora generalnego Szwecji, gdzie opisała całą tą historię i napisała, że ojciec jest niewinny, że ona to wszystko wymyśliła, że niczego takiego nie było, że to w ogóle nie miało miejsca. Ale prokurator też nie wziął tego pod uwagę. No i też podtrzymał właśnie tę wersję, że to jest przypuszczanie, ten wypadek, kiedy ofiara incestu wycofuje swoje zeznania. Także w sumie takich przypadków jest wiele. Nie ma pojęcia władzy rodzicielskiej, zarówno w sensie prawnym, jak i w sensie obyczajowym. Jest pojęcie opieki i odpowiedzialności nad dzieckiem i odpowiedzialność za dziecko ponoszą przede wszystkim rodzice, ale też ponosi całe społeczeństwo. I w związku z tym społeczeństwo ma sankcje do tego, żeby wkraczać w wychowanie dziecka, ponieważ jest odpowiedzialne za dziecko. Czasem państwo może to zrobić z bardzo błahych powodów. Rok czy 2 lata temu miał miejsce przypadek rodziców, którym odebrano dziecko pod zarzutem, że są opóźnieni umysłowo, jak mawiali o nich niektórzy ludzie. Później okazało się, że nie byli oni w stanie odpowiedzieć na pytania zadane im podczas testu, na przykład kto jest prezydentem Chin, czy coś w tym rodzaju. Marianna Zickström pozbawiona została praw rodzicielskich, gdyż stwierdzono, że jest zbyt nadopiekuńcza wobec swego chorego na epilepsję syna. Daniela umieszczono w rodzinie zastępczej, która miała doświadczenie tylko z osobami uzależnionymi. Sami mieli przeszłość tego typu, że się leczyli z uzależnienia od narkotyków. Daniel czuł się tam coraz gorzej. Jego stan był coraz gorszy. Rodzice zastępczy nie byli w stanie wywiązać się z obowiązków w kontaktach ze służbą zdrowia, jak też wydawać mu lekarstw i opiekować się nim, ponieważ Daniel był ciężko chory. Syn miał coraz poważniejsze ataki choroby. Zrozumiałam, że źle się dzieje i odwoływałam się do różnych nadrzędnych instancji, ale zawsze było tak, że ignorowano moje krytyki i prośby o pomoc.
Kiedy ten dom zastępczy został rozwiązany, Daniela przeniesiono do młodego człowieka, który sam niedawno był leczony z powodu alkoholizmu. Miał się samotnie opiekować moim synem. I ten człowiek nie dostał żadnej informacji, jak należy opiekować się kimś, kto jest chory na epilepsję. Daniel napisał do mnie około 40 listów. Mamo, pomóż mi. Pomóż mi. Ja się bardzo źle w tej rodzinie czuję. To są gangsterzy. Oczywiście rozmawiałam z Urzędem Nadzoru Socjalnego, ale nikt się tym nie przejmował. Nikt nie reagował. W tym okresie nie widziałam Daniela przez 5 miesięcy. Próbowałam się odwołać od zakazu jakichkolwiek kontaktu z nim. Ale on w tym czasie zmarł. Marianna Sikström wytoczyła proces państwu szwedzkiemu. Przegrała jednak we wszystkich instancjach. Zasądzono od niej zwrot kosztów sądowych w wysokości 1,5 miliona koron. Następuje jak gdyby upadek wiary w rodzinę, ale że będzie też powrót do tego, dlatego że okazuje się, że ten model nie zupełnie funkcjonuje. Koniec końców to zdarza się, że matki rzucają się pod pociąg, żeby uratować swoje dziecko, natomiast nie było przypadku, żeby jakaś komisja społeczna rzuciła się pod pociąg. Kiedy w 1995 roku zalegalizowano zawieranie przez homoseksualistów związków cywilnych, parlament zadecydował, że będą mogli oni zawierać jedynie małżeństwa cywilne, ale nie będą mogli zawierać związków w kościele. A ponieważ w Szwecji większość ludzi bierze ślub w kościele, homoseksualiści też chcieli mieć taką możliwość. Spotykałem więc wiele par gejowskich, które prosiły mnie o udzielenie im ślubu w kościele. Kiedy pojawiło się nowe prawo w 1995 roku, biskup powiedział, że jeśli para homoseksualistów przychodzi do kościoła i mają zawarty związek cywilny, a chcą ceremonii pobłogosławiania ich związku, to ksiądz powinien wówczas pobłogosławić ich bez świadków i odmówić jedynie modlitwę. Ale oczywiście nie tego chcieli homoseksualiści. Oni chcieli całej ceremonii w kościele, chcieli Mendelsona. Oczywiście, jest to wielka zmiana tradycji. To wymaga zmiany mentalności. Kościół i prawie wszyscy ludzie mieli wiele wątpliwości dotyczących związków homoseksualnych. A jeśli chcesz zmienić sposób pojmowania czegoś przez ludzi i przez Kościół, to na to potrzeba dużo czasu. Jest to zmiana, która wymaga jeszcze kilku kroków. W naszym kościele akceptujemy, co jak myślę, jest bardzo dobre, legalny w Szwecji cywilny związek homoseksualistów i od 10 lat błogosławimy takie związki w kościołach. Utrzymuję kontakt z 50 czy 60 księżmi gejami czy lesbijkami, których poznałam. Żyję dziś z inną kobietą. Mieszkamy razem od paru lat. Ona też jest pastorką. Żyjemy w związku cywilnym, który został pobłogosławiony przez pastora podczas nabożeństwa w kościele. Dla mnie prawdziwym błogosławieństwem jest to, że możemy żyć razem. Jednym z najcudowniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w kościele ostatnich lat, była wystawa fotograficzna Ecce Homo.
To było w 1998 roku, kiedy w Szwecji odbywała się Europejska Parada Gejów. Wówczas fotograf Elisabeth Olsson, moja droga przyjaciółka, wystawiła 12 portretów Jezusa i apostołów jako homoseksualistów. Ta wystawa była bardzo ukochana w Szwecji, oczywiście przede wszystkim wśród nas, gejów. Jednym z miejsc, gdzie była pokazywana ta wystawa, była katedra. Arcybiskup powiedział, że to naprawdę dobra rzecz, że wystawa została tam pokazana. Byli jednak ludzie, którzy nie lubią gejów. Są nawet tacy chrześcijanie w szwedzkim kościele luterańskim i w kościele katolickim w Szwecji, którzy nie lubią homoseksualistów. Podobnie jak są też ludzie, którzy są antysemitami. I oczywiście tym, którzy przejawiają agresję wobec tych mniejszości, nie spodobało się portretowanie Jezusa z tymi mniejszościami. Jeśli chodzi o przemoc w rodzinie w związkach lesbijskich czy gejowskich, to myślę, że najtrudniejszą sprawą jest to, że ludziom nie przychodzi do głowy, że kobiety mogą bić się nawzajem. Kobiety nie są bowiem agresywne. Myślę też, że jednym z problemów, jeśli chodzi o związki gejowskie, jest to, że jeśli widzisz mężczyznę przychodzącego do pracy, a wiesz, że żyje on w związku z innym mężczyzną i przychodzi do pracy posiniaczony, czy naprawdę pomyślisz, że jest on ofiarą przemocy w rodzinie? Problem pojawia się wówczas, kiedy geje i lesbijki próbują szukać pomocy. W Szwecji mamy małe grupy pomocy, do których możesz zadzwonić z problemem, ale kobiety, które tam pracują, również nie są świadome faktu, że lesbijki mogą być ofiarami przemocy domowej, czy też mogą być sprawczyniami maltretowania. W Szwecji bardzo mało adoptowanych jest dzieci szwedzkich. Adopcja w Szwecji to przede wszystkim adopcja międzynarodowa. Nie wydaje mi się jednak, żeby był taki kraj na świecie, który zgodziłby się wysyłać dzieci do adopcji w Szwecji, gdyby wiedziano, że mają trafić do pary homoseksualistów. Jednym z wydarzeń, które wstrząsnęły ostatnio Szwecją, było kazanie zielonoświątkowego pastora Walke Greena. W czasie homilii w kościele potępił on związki homoseksualne, nazywając je grzesznymi. Moje kazanie oparte było na Biblii. Cytowałem dokładnie odnośne fragmenty Pisma Świętego i można powiedzieć, że było to bardziej studium biblijne niż homilia. Przeanalizowałem wszystkie fragmenty na temat homoseksualizmu, które są w Starym Testamencie, a potem w Nowym Testamencie. Tak więc każde twierdzenie było solidnie podbudowane konkretnymi cytatami z Pisma Świętego. Biblia bardzo wyraźnie określa homoseksualizm jako grzech. Biblia nie zstąpiła do nas z nieba. Biblia sama w sobie nie jest objawieniem Bożym. Biblia nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, ponieważ pytania, które nurtowały ludzi w czasach, kiedy Biblia została napisana, te pytania nie są naszymi pytaniami. Sąd pierwszej instancji za krytykowanie mniejszości seksualnej skazał pastora Greena na miesiąc więzienia. Sąd drugiej instancji uniewinnił go. Obecnie w jego sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Najwyższym Szwecji.
Myślę, że lepszą karą byłoby, gdyby sąd zdecydował się wysłać go do obozu koncentracyjnego, w którym byli zamykani geje w czasach hitlerowskich. To nauczyłoby go, jakie są konsekwencje nienawiści do homoseksualistów. What are the consequences of hatred against homosexuals? Then the court now. Sąd uwolnił Uwe Greena od zarzutów. Myślę, że to wstyd dla sądu. To niedouczony sąd, który nie rozumie, czym jest zbrodnia nienawiści. Widzimy to w Afryce, widzimy na Bałkanach, widzieliśmy w Polsce, widzieliśmy w Niemczech. To jest pierwszy krok, kiedy chcesz obudzić nienawiść przeciw określonej grupie. Od sierpnia zeszłego roku sześciokrotnie grożono mi śmiercią. Później dostawałem również listy z pogróżkami. Były też anonimowe telefony. Ich autorzy radzili mi, bym się nie wypowiadał na temat homoseksualizmu, bo im się nie podoba, że się tym zajmuję i mogę być za to zamordowany.